I hey, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksiku z! A no właśnie dzisiaj jest niespodzianka. Dzisiaj jest, moi kochani, niespodzianka. Wiecie jaka dzisiaj jest niespodzianka. Czytałem ostatnio Wasze komentarze i wiele osób pisało, że nie lubi S35 i że wolałoby S35. Więc wychodząc wam naprzeciw. Prostając waszym oczekiwaniom, dzisiaj nie nagrywamy S35, dzisiaj nagramy Serwer! S35 polski, także dzisiaj mix z S35, a nie z S35, którego nie lubicie, no, którego nie lubicie. Jako, że go nie lubicie, to zakręcimy od koła, zaczniemy od zakręcenia kołem. Darmowa próba, dlaczego mam darmowe próby, dlaczego za darmo kręcę kołem? Ponieważ mam laki końcy, A skąd mam laki końcy, Bo oglądałem reklamy, jak jeszcze można było, teraz nie ma reklam. Więc ja ich nie mam, ale że sobie oglądałem w tamtym roku więcej, to mam troszkę zapasu i czekam na nowe reklamy. To żeby uciąć wszystkie pytania. A teraz dostaniemy półtorej milionów drzewa, jeżynkę, cytrynkę, półtorej miliona drzewa, item złomiasty. O mój drogi, o mój drogi, to ten złomiasty item trafi tu, drugi złomiasty item trafi tu. Wiedźma chce dzisiaj nasiory. Czekamy, do też za parę minut, będziemy mieli nowy zwój, zobaczymy jaki. X no kryształeksy kamień, goldzik zawsze, jeżynka zawsze, kamyczek zawsze, broń moi drodzy, broń to jest dobra opcja dla nas. Bo teraz robimy taki szacher że wrzucamy sobie ten pierściunek do kibla, zanim broń. I moi drodzy, robimy taki szacher że tu dostaniemy dwa itemy do kowala, tu dostaniemy jeden item do kowala. I mam załatwionego kowala, moi kochani, już w tej chwili. A mamy jeszcze 8 kręceń. No, drewienko jest spoko. To tak sobie, to tak sobie. Duszę to już wiecie, że nie chcemy. Jerzynka jest zarombista, kamyczek, duszki i jakaś zabłąkana potka na szczęście mała. Mała zabłąkana potka na szczęście. Taka jakaś taka dziwna. No drewno jest mi potrzebne, bo chcę sobie wybudować twierdzę 18 jak najszybciej. Więc yy, drewno z koła to jest dla mnie na dużym propsie. Zatem co dalej? No dzisiaj raczej nikt nie wela, levela nie będzie wbijał, więc możemy sobie zrobić elegancko 13 ataków na ważanta. Pamiętamy o tym, że jeżeli gracz top 1 atakuje gracza top 2, to dostaje tak, jakby atakował sam, sam siebie. Dlatego dostaje 50 tysięcy prawie bez tysiąca za atak. Licząc razy 13 ataków, to jest ile? 650 tysięcy niecałe, całkiem solidna dawka, ale cóż to jest 650 tysięcy za ataków, jeżeli ma się w magazynie 500 milionów? Cóż to jest te 600 tysięcy? Co, coś to jest? 600 tysięcy? No nic. Możemy sobie kupić fioleczkę. Możemy sobie kupić fioleczkę. No i też jest spoko. I też jest spoko. Zatem, kowala mamy zrobionego. Możemy sobie coś tutaj upgrade'nąć. Czy nie bardzo? Mamy 9000. O, możemy sobie pasek podnieść na 8. Z wyklasów żadnych na 7 nie możemy podnieść. Podnieśmy sobie pasek na 8. Hmm. Możemy to w sumie zrobić. sobie Podnieść pasek na 8. Tylko czy ja chcę to robić. A niech ma paseczek. Niech ma paseczek na 8, niech będzie. Mamy jeszcze trochę kryształu, jak widzicie. Dziubiemy się z tym kryształem, dziubiemy, staramy się go oszczędzać, kombinować. A i tak nie mamy go tyle, żeby nie wiadomo, co tutaj poszaleć. Jeszcze możemy ze 2 epiki na 8 będziemy mogli podnieść w ciągu dwóch najbliższych dni, ponieważ naciłamy trochę kryształek na pewno. Pytanie, ile naciłamy złomu, więc będziemy się po malutku przerzucać na zbieranie złomu. Za 6 minut mamy, moi drodzy, zwój, więc poczekamy, zobaczymy, jaki to jest zwojka. W międzyczasie sprawdzimy zadanie matematyczne. Zadanie matematyczne. Eee, to dobry drop, czy. Hej, 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 patrzę na czata, co tam się dzieje. A w międzyczasie zadanie matematyczne sprawdzimy, czy 1% statystyk dojdzie nam po nakarmieniu peta na 100. Wiele osób pisało najmądrzejszych na świecie, że karmienie peta na 100 nie daje, tylko na 200 daje. No to, moi drodzy, sprawdzimy. Zaczniemy od dżaduna na 100. No i zobaczmy, mamy 42,5 miliona życia, karmimy dżaduna na 100. Ile mamy w tej chwili życia? 42,5 miliona. Przerzucamy sobie ten itemek, 42,900. Czemu to dowodzi? Dowodzi to temu, że pety na 100 karmione również dodają bonusa. I sprawdzimy jeszcze drugie doświadczenie, moi drodzy. Ten pet może nie da. 42 900, plum i nie dał. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to po prostu, że dają pety karmione na 100, na 150 i 200, natomiast system działa tak, że daje pełne procenty, więc jeżeli gdzieś tam zahachmęci się w procencie, że się źle zaokrągli, to ten pet wam nie da, ale następny wam na przykład da podwójnie. Albo za 2 pety dostaniecie bonus, jak za 3 pety, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie każda setka się liczy. Nie każda od razu dodaje do statystyk, natomiast każdy pet na 100, 150 i 200 ma znaczenie dla Waszych statystyk. Ok? Więc naukowo badanie zostało już wyjaśnione, co się dzieje, a co się nie dzieje. W każdym dostaliśmy W każdym razie dostaliśmy parę statystyk. I tak i tak dostaliśmy prawie pół miliona heltu. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Okej, okay, czy mogę coś nakarmić? To Co dzisiaj w ogóle jest ziemia. Bardzo się cieszę z ziemi, bo moje ziemniaki są strasznie w tyle do moich mroczniaków. Eee, moje mroczniaki to teraz są kozaki. Eee, ja Rysia oczywiście zostawiam na stów No i dobra, to mamy jeszcze kilka minut do zwoju. To zrobimy sobie pety. Na pety zwój nam nie przeszkadza. Ziemia. Po krótkiej analizie dokonanej między jednym neuronem a drugim protonem a innym jądrem neutrona doszliśmy do wniosku, a właśnie, bo wam nie pokazałem tutaj, w grudniu wysłał mi Widz, kiedy twórcy gry cię nie lubią i dają ci codziennie to samo zadanie w karczmie. Takie śmieszki a propos graczy różnych, którzy mają troszkę za dużo szczęścia. O co chodzi? Chodzi o to, że moi drodzy, no przecież jest to zadanie słynne. Zwiększ swoje szczęście trzy razy, no i no i niestety niektórzy gracze widocznie mają pecha, no. Na przykład. Ja, 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 ja mówiłem, że trochę za dużo dał tego szczęścia w podstawę, a, 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 a może miał 60 dni pod rząd zadanie, ulepsz szczęście trzykrotnie. I skąd ja to mogłem wiedzieć? No, mogłem być wtedy niesprawiedliwy. I mówić, że to źle, a on po prostu robił zadanie. Mogło tak być. Mogło tak być. Pytacie mnie też o pety, moi drodzy wybaczcie mi, ale ja te wszystkie PW kasuję, no nie jestem w stanie każdej jednej osobie odpowiadać konkretnie na pety, no i konkretnie na pety, a jak mam dzyńkę 79, to czy karmić ją do 82,5 czy nie, no wybaczcie mi, trzeba mieć tutaj, skorzystać z tego, co mówiłem, czy na odcinku Zaka, zobaczyć odcinki w mini poradnikach o pilach, no i myślę Ci planować samemu, no. Ja nie jestem w stanie każdemu odpowiadać na pytanie, czy wymienić tą broń na tamtą, czy karmić tego peta do tamtego. No, fizycznie po prostu nie jestem w stanie tego zrobić i mam nadzieję, że to rozumiecie. Także wybaczcie, ale, ale tak już jest. Wróćmy do petu. Ziemia jest ciężkim żywiołem dla nas, z tego względu, że możemy często spotykać 14 pety. To będzie znaczyło, że nasze światło będzie troszkę słabsze. Nasza woda może jednak trochę obrywać na tych zwiadowców, no bo to jest wojownik. Mamy dobre wsparcie w postaci Hydrowira, średnie wsparcie w postaci Paladona. To jest nasz teraz naprawdę słaby żywioł i wolałbym to tylko w ostateczności odpalać. Jak będę miał gdzie i jak będę miał jak. Możemy sobie odebrać warte i podnieść sobie szczęście o jeden. Znaczy szczęście. Siłę. Siłę o jeden możemy sobie podnieść. Dobra. Zatem będziemy się starać to światło gdzieś wcisnąć. Mrok mamy koks, mrok mamy nie do zabicia. Ziemia też nie powinna zginąć w tym układzie. Ogień też jest już dość mocny, to jest 88 level ostatniego peta, to jest dość mocny pet. No ale mamy marszala i w marszala powinniśmy jednak chyba nawet pójść ogniem, powiem wam, ponieważ ten 15 na 100 będzie mocny i on sobie tutaj powinien poradzić z z jadłem u Marszala. marszał powinien mieć raczej wyki jadłe tak jest. No i nasz pet ma ponad 2000 z ręki więcej. To oczywiście przy kiepskich unikach nic nie znaczy, ale, ale jest spoko, ale jest spoko. Pamiętamy też o tym, że ciągle działa trener na warki kupili w PvP. A to znaczy, że mamy naprawdę gigantyczną przewagę, bo mamy o, tyrek 27, ale on też już tam bo mamy trenera 15, nie? Więc tutaj nam za dużo osób nie podskoczy i tak i tak z trenerem. Karmimy Tyrosława. Ło, proszę. <laughs> proszę, proszę, proszę. W związku z tym, że podchodzimy do naszych przeciwników z wyraźnie dużym szacunkiem, zaatakujemy jednym z mocniejszych żywiołów, nie będziemy tutaj ryzykować. Zaatakujemy jednym, może nie najmocniejszym, ale jednym z mocniejszych. No i zobaczmy, jakie tutaj niespodzianki spotkamy. No to jest kolejny żywioł, w którym nasz przeciwnik utytułowany zamiast przejść sobie elegancko mm, na wykiadłe, karmi lisowilka, mm, po czym... No, ale liskiem przeklikał tyrka, więc o tyle dobrze, nie? O tyle dobrze, natomiast o tyle źle, że ma gorsze PvP przez to, że ma lisowilka, a nie wykiadłe i przegrywa więcej walk, nie? No teraz sprawdźmy, bo ja... Mm, może karmił gorylo łapa? Nie, no, z ponikonika. No, z ponikonika yy, przeszedł na lisowilka i na tyrka, więc przejście ma ok, natomiast no, ma dużo gorsze PvP do czasu, aż nie wykarmi Tyranożaura. A wystarczyło wydać, no, nie oszukuję. znaczy szczerze, yy, piszcie w komentarzach, kto grając free to play albo eco, czyli nie wiem, za dziesiątą próbą, zabił wikijadłę, bo ja to zrobiłem na W28, zarówno cząpem, zabiłem Skarabarę za 20 grzybków, jak i ziemią po ikonikiem zabiłem Wikiadę za 10 grybów? To nie jest Mission Impossible. Naprawdę uwierzcie mi, to nie jest Mission Impossible. No ale to trzeba mieć jakiś plan na grę. Trzeba mieć jakiś plan na grę. Dajczow. Moi drodzy, to będzie to. To będzie to, moi drodzy. To będzie to. To chyba będzie to. Spróbujmy. Oj, boję się. Ale to może być to, bo nawet jeżeli będzie 14 pet. A będzie. I jest nas to. Oh my god. No to moi kochani, to będzie dramat. To może być porażka, wiecie o tym. Jeżeli ptaś tutaj się nie wykaże jakimiś krytykami, możemy to przegrać. Dobrze, ptasiu. Dobrze ptasieńko. Oj, ptaszynko moja mała. Och, jak ja cię kocham ptaszynko. Mały, bo mały, ale jak wali to aż wełbiechu, czyli to jest właśnie mój ptaś, to jest właśnie mój ptaś. Karmimy tranożaura. Marshal, Marszal, zobaczcie jak dobrze, że mrok przechowałem. Jak dobrze, że mrok przechowałem, bo Marshal jest tutaj idealnym przeciwnikiem na to, żeby z mrokiem pojechać. Mamy wciśnięte światło, to jest spoko. Jadun jest na liście walki. Pytanie czy Jadun będzie tutaj walczył. Mroku się nie boję kompletnie w walce, nawet jeżeli tu jest ten wykiadło 100, i nawet jeżeli on mi zabije mojego Jarysia, co jest tam raczej niemożliwe. Zobaczcie, moje krytyki, jego krytyki, trener Kerry, co? Trener Kerry, 500, 600, no, i 2600. <laughs> Jaryś. No Jaryś nie dał powalczyć, ale jakby tam jeszcze był tyranożaur jakiś 20, i strzelił parę bloków, zobaczcie, prawie, prawie zabili Jaryś. Prawie zabili Jarysia, prawie zabili Jarysia, no prawie zabili Jarysia, no i koniec mamy niszczyciela, no to idziemy z wodą, to co zostało dobijemy, raczej powinniśmy wygrać ryboła po ryba, ma duże wsparcie z hydrowila, więc powinna sobie tutaj poradzić z kamolakiem, kamolakiem, no na kamolaka, to, to raczej sobie poradzi rybka na kamolaka, to... No i z Kamolaka nasz przeciwnik jeszcze nigdzie nie dotarł i nigdzie nie przeszedł. No ciekawe, gdzie będzie chciał przejść z Kamolaka. Zabił na razie Wikijadłę. No musi klikać, wydrzewia nie ma, kapiera nie ma, musi się rzucić na Pancerniksa albo Szczerbuna Kamolakiem. No. Kamolak ma ten problem, że jest wojownikiem, nie? Jemu troszkę gorzej się walczy niż takim lisowilkiem, który jest zwiadowcą i wcina na, na śniadanie tego peta, nie? bo to jest mak, to tego trochę gorzej, ale tego wcina. Okej, okay. zobaczmy co tam Wiedźma w trawie piszczy. Wiedźma w trawie piszczy dodatkowe doświadczenie na nakrycie głowy podczas swoich przygód. Zwój ten kosztuje milion pięćset, yy, yy, a ja nie mam pieniędzy, yy, a ja nie mam milion pięćset, bo zrobiłem statystyki. No nic, ale wykopiamy sobie GEMA i zaraz będziemy mieli pięćset. Proszę bardzo. No i mamy dodatkowy expik. Elegancko. Mamy na czapce 10% Expo bonusu. Zobaczcie, już 2% się zebrało u Wiedźmy. To jest też fajne i sympatyczne. Nie ma rękawic, nie ma nic. Więc możemy. Tak, kamyk na szczęście Pico. Eee, więc możemy sobie w spokoju mm, robić nasze portale. Teraz już na luzaku. Czyli zaczniemy od portalu gildii. <tety> pety w takim razie nam strzeliły standardowo 5-0. Jeszcze przez jakieś 3-4, może 6 miesięcy będziemy się bawić z takimi wynikami. Jezu, co on mi robi ten wojownik. Będziemy się bawić z takimi wy wynikami. Do momentu aż wszystkie pety. Yy... Gdzieś tu jest mój wynik, nie ma. Halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. Nimo, no, no. Laurka coś chce, Laurka, pej masz miejsce lub ktoś inny, zdejmiesz ubranie teraz, rozbierać się na 11, no byłabym wdzięczna, wal, buzi, o patrzcie jak ona buzi rozdaje wszystkim, to jest niewierna, wszystkim te buziaki rozdaje, To za kobiety w tego szeik zagrają, a już chciałem jej napisać, że się dla niej rozbiorę, ale jak ona obcym buziaki rozdaje, to nie, 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 to nie, 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 nie będziemy się rozbierać, nowy zwój. Zwój na więcej ekspas zadań do nabycia uwiedźmy. Dzięki Ci Westeros, że myślisz o gildii. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dobra. Portal Solo. Pamiętacie wczoraj <laughs> za mały damage, żeby się pojawić, nie no na pewno był większy niż minimalny. No sorry. Sam fireball by powinien się wyświetlić. Wczoraj jak pamiętacie nie wbiliśmy nic kompletnie. Mm, mieliśmy progres 0, po 42% stanęliśmy na 42%. No i dzisiaj zapowiada się podobnie, chociaż Pyszek stwierdził, że dzisiaj sewalnie chociaż jednego krytyka. I generalnie tyle jego. Ale że dostaje już piątego czy szóstego krytyka pod rząd na mordę, to nikomu to nie przeszkadza. Jest to uczciwa rotacja i tak dalej, nie. No, no i generalnie. No i tak jest dużo lepiej niż wczoraj było, bo zbiliśmy na 28 i to będzie miał 38, a miał 42 plus 10, czyli 52. Eee, czyli zbiliśmy 14% jakieś, bo to, co tu się wyświetlało, to było bez 10%, yy, które się nie wyświetla, tak? Wehikuł zbieramy, eee, mam nadzieję, że do 2000 zbierania uda mi się go nie kliknąć, mamy zwój założony na expa, więc możemy sprawdzić sobie zadanie, ruszaj dziewiczym kanionem 3 razy, nie lubię tych zadań, wczoraj miałem magmakaron, dzisiaj dziewiczy kanion, zmusza was to do wybierania gorszych zadań niż te które chcielibyście, no ale warto robić te plakaty, bo to jest kilka milionów expa, 2,5 miliona expa w tej chwili, to jest dość dość sporo. No i moi drodzy, 29 milionów w portalu Gildia, jak coś, dziękuję ci Matimatix, jak widzicie są też dobrzy ludzie, którzy podpowiadają, że jednak się pokazałem. No, i co możemy zobaczyć? No, coś możemy zobaczyć? No, chciałbym się zbliżyć. O, tutaj coś Feli gdzieś dostał po dubsku. Fajnie, fajnie, że tu chłopaki spadli i tak się leją cały czas między sobą. To jest trochę hamskie to, co mówię, że fajnie, że koledzy przegrali. To nawet nie chodzi o to, że koledzy. Generalnie mnie interesuje to, żeby osoby z pozycji 2.20 non-stop się lały między sobą i non-stop rotowały tu w tych miejscach, wymieniały się czcią i honorem. Dlaczego? No, dlatego, że ja sobie idę codziennie 100 do góry, codziennie 100 do góry. I już zobaczcie, do 3000 brakuje mi raptem 110 punktów, więc myślę, że kwestia 3, może 4 dni i będziemy mieli ponad 3000 honorów w pupilach przewagi, a pupile mamy naprawdę, naprawdę mocne. Jedyne to światło, którego się obawiam, ale poczekamy, dokarmimy Heraldona i będziemy mieli już naprawdę, naprawdę solidne światełko. Moi kochani, zrobiliśmy podziemia, zrobiliśmy mm, portal gildi, zrobiliśmy portal solo, zrobiliśmy pupilę, zakręciliśmy kołem, zaczynamy awkę. No i to jest tyle, jeśli chodzi o mix z S35. Natomiast na najbliższe dni, to co planuję na tuby, związanego z Sheikhsem, to jest na pewno jakiś mix z S35, ponieważ no, ten odcinek widzicie z S35, czyli następnym razem będę puszczał odcinek z S35. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o łapeczkach. Trzymajcie się i siemanko.